Msza Święta, oddanie hołdu tysiącom ofiar Sybiru pod pomnikiem Golgota Wschodu i okolicznościowa prelekcja dla młodzieży poświęcona zesłańcom złożyły się na jesielskie obchody Dnia Sybiraka i upamiętnienie 81. rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę. W czwartek, 17 września bieżącego roku, po mszy świętej odprawionej w kościele ojców franciszkanów w intencji żyjących Sybiraków i ich rodzin oraz wszystkich, którzy zginęli na nieludzkiej ziemi, uczestnicy uroczystości przeszli pod pomnik Golgota Wschodu, gdzie harcmistrz Wiesław Hap odczytał apel pamięci. Wołam żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, samodzielnej grupy operacyjnej Polesie, marynarzy flotyli Lipińskiej, którzy polegli w obronie ojczyzny na Kresach. Stańcie do apelu. Cześć ich pamięci! Przywołuję młodzież gimnazjalną i studencką oraz harcerzy i junaków, którzy oddali życie w obronie rodzinnych miast Grodna, Wilna i Lwowa. Stańcie do apelu. Cześć ich pamięci! Wołam więźniów sowieckich katowni na wileńskich Łukiszkach, lwowskich Brygitkach, na moskiewskiej Łubiance i Butyrkach, w Łódzku, Równem, Kołomyi, Mińsku oraz w wielu innych więzieniach NKWD, którzy zostali skrycie zamordowani i pogrzebani w bezimiennych mogiłach. Stańcie do apelu. Cześć ich pamięci! Przywołuję setki tysięcy Polaków deportowanych w głąb Związku Sowieckiego na nieludzką ziemię i tam zabijanych morderczą pracą. Stańcie do apelu. Cześć ich pamięci! Do was zwracam się potomny. Pochylcie w żalu i zadumie głowy. Oddajcie cześć i honor naszym rodakom, którzy oddali życie za godne miejsce Rzeczypospolitej wśród suwerennych krajów demokratycznego świata. Za naszą wolność i prawo do stanowienia o przyszłości. Chwała bohaterom! Cześć ich pamięci! Pod pomnikiem Golgoty Wschodu kwiaty złożyły delegacje przedstawicieli władz samorządowych, dyrektorzy szkół oraz instytucji publicznych. Odegrano również hymn Sybiraków. Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi, z rezydencji białych dworków i chat, myśmy wciąż do niepodległej szli. Szli z uporem ponad 200 lat. Wydłużyli drogę carscy kaci, przez Syberię wiódł najkrótszy szlak. I w kajdanach szli konfederaci, mogiłami znacząc polski trakt. Z insurekcji kościuszkowskiej z powstań dwóch szkół, barykad Warszawy i Łodzi, Konradowski unosił się duch i nam w marszu do Polski przewodził. A myśmy szli i szli dziesiątkowani przez tajne stepy plątaniną dróg. A myśmy szli i szli niepokonani, aż cud nad Wisłą darował nam Bóg. A myśmy szli i szli dziesiątkowani przez tajne stepy plątaniną dróg. A myśmy szli i szli niepokonani, aż cud nad Wisłą. Kresowych, wschodnich osad i wsi. Pamięć o przeszłości jest mądrością narodu. Dzięki niej możliwe jest pielęgnowanie tradycji. Przez ostatnie 2 stulecia słowo Syberia miało dla Polaków szczególny wydźwięk. Tragiczny los pokoleń Polaków ostatnich stuleci spowodował, że Syberię nazwano ziemią przeklętą, krainą, gdzie nie ma nadziei. W narodowej świadomości kojarzyła się ona zawsze z poniewierką, cierpieniem, tragedią czy nieludzką ziemią, ale nie tylko.
Okazało się, że właśnie na Syberii dochodziło do wewnętrznych przewartościowań, pozytywnych przemian czy wyboru własnej drogi. Wyznaczyły bezimienne krzyże, nie zatrzymał nas czerwony kart. On przed nami Polska coraz bliżej. I myśmy szli, i szli dziesiątkowani, choć zdradą pragnął nas podzielić wróg. I przez ludowo przeszliśmy niepokonani, Przemówienie Ryszarda Pawiana, burmistrza Jasła, odczytała jego zastępca Elwira Musiałowicz-Czech. Spotykamy się dzisiaj pod pomnikiem Golgoty Wschodu w rocznicę napaści sowieckiej na Polskę z 17 września 1939 roku. 81 lat temu, bez wypowiedzenia wojny, Armia Czerwona wkroczyła na wschodnią część terytorium II Rzeczypospolitej. Historia zapamięta to wydarzenie jako cios w plecy dla wycofujących się pod naporem wojsk niemieckich sił zbrojnych RP. Polska państwowość została wzięta w kleszcze i ogień wrogich ambicji sąsiednich mocarstw. Armia Czerwona od początku agresji nie tylko przejmowała władzę nad polskim terytorium, ale także dopuszczała się wielu zbrodni wojennych, mordując jeńców i masakrując ludność cywilną. Był to początek tragicznego dla naszego narodu czasu, który swoją kulminację miał wiosną 1940 roku. Wówczas to w Katyniu, Charkowie, Starobielsku i Miednoje funkcjonariusze NKWD strzałem w tył głowy pozbawili życia ponad 21 tysięcy polskich oficerów, policjantów, urzędników oraz ludzi wolnych zawodów. Wśród zamordowanych około 100 osób urodziło się na ziemi jasielskiej, z czego 27 było mieszkańcami Jasła. Akcję eksterminacji polskiej inteligencji poprzedziła masowa deportacja ludności cywilnej na Syberię. W głąb Związku Sowieckiego wywieziono na początku 1940 roku około 140 tysięcy obywateli polskich. Wielu zmarło już w drodze, tysiące już nigdy nie wróciły do kraju. Polscy cywile byli jednak często zaskakiwani przez Sowietów w nocy lub o świcie, a następnie zmuszani do jak najszybszego spakowania najpotrzebniejszych rzeczy i prowiantu. Przez kilkadziesiąt lat po zakończeniu II wojny światowej sprawa deportacji i mordu katyńskiego była przedmiotem milczenia. Po wielu latach i wysiłkach polskiej dyplomacji oraz po międzynarodowych naciskach władze Federacji Rosyjskiej przyznały, że zbiorowe egzekucje na Polakach w Katyniu, Charkowie i Miednoje to jedne z najokrutniejszych zbrodni stalinowskich. Pamięć o tych tragicznych losach naszych rodaków kultywuje Związek Sybiraków. To dzięki jego staraniom w dniu 17 września obchodzimy Światowy Dzień Sybiraka, który od 2013 roku ma status święta państwowego. W naszym lokalnym środowisku również działają struktury tego związku. Ten szczególny dzień pragnę podziękować wszystkim osobom w nim zrzeszonym wieloletni za wysiłek przywracania, kultywowania pamięci oraz edukacji o naszej tragicznej historii na wschodzie. Natomiast Mariusz Świątek, dyrektor Muzeum Regionalnego w Jaśle, omówił krótko tło historyczne tych tragicznych wydarzeń. Ponad 1,5 miliona wywiezionych i deportowanych, tysiące zamordowanych. Proszę Państwa, to było świadome, zamierzone działanie dwóch totalitaryzmów, tego hitlerowskiego i tego sowieckiego, bo dzisiaj w szczególny sposób wspominamy tych wszystkich, którzy padli ofiarą represji na wschodzie. Ale proszę pamiętać, że takie same przesiedlenia, czystki i mordy dokonywane były przez okupanta niemieckiego. I faszyzm, i komunizm
dążył do złamania kręgosłupu państwa polskiego, czyli elity inteligencji, osób, które były zaangażowane w działalność kulturalną, oświatową, patriotyczną, narodową. Często byli to ludzie, którzy prowadzili normalną działalność w miejscu swojego zamieszkania, komendanci straży pożarnej, miejscowi aktywiści sołtysi. Oni wszyscy stali się wrogami państwa radzieckiego. Poprzez całe pokolenia Sybir, jak to powszechnie mówiono, był miejscem zsyłki dla polskich obywateli i polskich patriotów. I przez cały ten okres, ponad 200 lat, również ludzie z naszego tutaj rejonu, z rejonu Jasła, Podkarpacia, padali ofiarą wywózek. W obchodach uczestniczył Stanisław Stefan Słowik, urodzony w 1935 roku, który w dniu agresji sowieckiej na Polskę miał zaledwie 4 lata. Wraz z rodziną został zesłany na Sybir. Wartę honorową wystawili harcerze ze 139. drużyny harcerskiej Lisy imienia Leopolda Lisa Kuli. Jak co roku we wrześniu sięgamy po klasykę literatury polskiej w ramach akcji Narodowe Czytanie organizowanej przez Kancelarię Prezydenta. W tym roku ze względu na panującą pandemię koronawirusa niestety musieliśmy w Jaśle zrezygnować z dużego wydarzenia, ale sięgamy po inne środki i po inne kanały, aby zachęcać Państwa do sięgnięcia po lekturę tegorocznego Narodowego Czytania, a jest nią Balladyna Juliusza Słowackiego. Myślę, że nawet jeśli nie każdy z nas pamięta dokładnie tekst i całą treść tego dramatu, to każdy imię Balladyny skojarzy z dzbankiem malin wyrwanym zamordowanej siostrze, a głównej bohaterce otwierającym drogę do małżeństwa, ale też do ciągu kolejnych zbrodni. Balladyna to historia, w której przeplata się baśń, legenda, realizm życia, w której obserwujemy spektrum ludzkich emocji, pragnień, uczuć, w której widzimy, jak przypadek rządzi ludzkim życiem, ale też otrzymujemy na końcu przesłanie o tym, że nad wszystkim czuwają odwieczne siły i sprawiedliwość. Bardzo gorąco zachęcamy Państwa do sięgnięcia po lekturę Balladyny Słowackiego, do zapoznania się z jej przekazem. Aby Państwa zachęcić, jak co roku zaprosiliśmy do wspólnego czytania przedstawicieli władz naszego miasta oraz instytucji kultury działających w naszym mieście, którzy przeczytają fragmenty z początku tego dramatu i mamy nadzieję, że zaproszą tym Państwa do tego, aby poczytać dalej do końca i przypomnieć sobie tę historię. W pierwszym fragmencie książę Kirkor szuka rad u pustelnika. Chce przywrócić ład w państwie, ale też chce znaleźć dla siebie odpowiednią żonę. W roli Kirkora burmistrz miasta Jasła Ryszard Pabian. W rolę pustelnika wcielił się przewodniczący Rady Miejskiej Jasła Henry Krak. Rady zasięgnąć warto u człowieka, który się kryje w tej zaciszy leśnej. Pobożny starzec ma jednak wrozumienie co szaleństwa. Ilekroć mu prawisz o zamkach, królach, o królewskich dworach, to jak szalony od rozumu błądzi. Mioka przekleństwa, pieni się, narzeka. Musiał od królów doznać wiele złego i z ową został przyjacielem gminy. Kto tam? Kirkor. Witaj, synu. Czego chcesz? Rady. Zostań pustelnikiem. Gdybym podstarzał 10 krzyżykiem, może bym smutny schronił się do grobu. Ale ja młody, pan czterowieżowy, przemyślam dzisiaj, jakby się ożenić. Porać mi starczy. Lat 20 z górą, jak żyję w puszczy. Cóż stąd? Więc ocenić ludzi nie mogę, a im wskazać, którą weźmiesz dziewicę. Te, co rozkwitały z dzieciństwa pączków, gdy świeżył na świecie, są dziś pannami. Czerwony li biały pączek na róży, taka będzie róża. Przypomnij niegdyś najpiękniejsze dziecię, białą, jak w ręku anielskiego stróża kwiat liliowy. Niech jej słowik śpiewny zazdrości głos, a syna garlica wiernością wyzna. Gdzie taka dziewica, wskaż mi starcze? Mówią, że królewny słyną wdziękami. Nieba to rod węża, żona zbrodniami podobna do męża, córki do ojca, a do matek syny. Jak w jednym gnieździe skłębione gadziny, obok daj piorun. Nie przeklinaj. Młody, przeklinaj ze mną. Oni klątwy warci, Bogdaj doznali, co pomor i głody. Bogdaj piorunem napoły pożarci, padając w ziemię paszczą rozdziawioną,
Wrog mieli płaszczem, a węża koroną. Bogdaj, kląc zbójcę, potargałem siły. Wściekłem się jak Brytan uwiązany, bo też jak kiedyś byłem pan nad pany. Stutysięcznemu narodowi miły, żyłem w purpurze, dziś noszę łachmany. Muszę przeklinać, miałem dziatek troje. Nocą do komnat weszli brata zboje, różyczki moje trzy złodygi ścięto. Dziecinki moje w kołyskach zarżnięto, aniołki moje, wszystkie moje dzieci. Któż jesteś starczy? Ja, król Popiel III. Królu mój. Któż mię żebraki rozezna? Uzbrajam chamy i lecę do Gnezna mścić się za ciebie. Młodzieńcze, rozwagi. Przysięgam tobie, lecz... Cóż chcesz powiadać? Nim Kirkor w przepaść okropną się rzuci, szukając zemsty, chciałbym cię badać, na jakim pieńku zaszczepić rodowe drzewo Kirkorów, aby kiedyś nowe plemię rycerzy tronu twego zszczegło. Kogo wprowadzić w podwoje zamkowe z żony imieniem? Tylu ludzi biegło z pierścionkiem ślubnym za marą wielkości, a prawie wszyscy wzięli kość niezgody. Zamiast straconej żebra swojej kości, postąpić inaczej, ty szlachetny, młody. Niechaj ci pierwsza jaskółka pokaże, pod jaką belką gniazdo ulepiła. Gdy okienkami błysną dziewic twarze, a dach słomiany, tam jest twoja miła. Ani się wahaj, weź pannę ubogą, żeń się z prostotą i niechaj ci błogo i lepiej będzie, niż wziął z królewną. Tak radzisz, starcze? Idź, synu, na pewno do biednej chaty. Niechaj żona karna, miła, niewinna. Jaskółeczko czarna, taszyno moja, gdzie mię zaprowadzisz? Słuchaj mię, synu. Starcze, dobrze radzisz. Prowadź jaskółko. Za radą pustelnika Kirkor udaje się na poszukiwanie żony. Za sprawką podstępu Goplany trafia do domu ubogiej wdowy, matki dwóch wyjątkowych córek, Aliny i Balladyny. Zakochuje się w obydwu. Którą z nich wybierze? W roli wdowy Helena Gołębiowska, dyrektor Jasielskiego Domu Kultury. Jako Kirkor Mariusz Świątek, dyrektor Muzeum Regionalnego w Jaśle. Zakończony dzień pracy. Moja Balladyno, twoje rączki od słońca całe się rozpłyną jak lodu kryształiki. Już my jutro rano z Alinką na poletku dożniemy ostatka, a ty, moje dzieciątko, siądź sobie pod ścianą. O dobry, moje córki, z wami to nawet ubożyzna miła, a kto posieje dla Boga, nie straci. Zawsze ja myślę, że Bóg wam zapłaci bogatym mężem, a kto wie, a może już o was słychać na królewskim dworze, a my tu żniemy, aż tu nagle zboru jaki królewic. No, niech i kuchta dworu albo koniuszy zajeżdża karetą i mówi do mnie: poczciwa kobieto, daj mi za żonę jedną z córek. Panie, weź Balladynę, piękna jak dziewanna. Tobie się także, Alino, dostanie rycerz za męża, ale starsza panna powinna prędzej zostać panną młodą. W rzeczułkach goni woda się za wodą, mój królewicu, żeń się z Balladyną. Cóż to? Co? Ktoś puka? Otwórz, Balladyno. Prawdę wróżyłeś, pustelniku stary. Gdzie okienkami dwie różyczki błysną, gdzie dach słomiany. Słuchajcie, matko, na świat wyjechałem szukać ubogiej i cnotliwej żony. Dalej nie jadę, bo tu napotkałem cudowne bóstwa. Och, gdybym dwa trony, ach, powiem raczej, gdybym miał dwa serca, lecz zdaje mi się, że dwa serca noszę. Dwoma sercami o dwie córki proszę, ale Bóg jedną tylko wziąć pozwala i do ślubnego prowadzić kobierca, więc trzeba wybrać. Czemuż losu fala rozbiła serce moje na dwie skały? Ach, czemuż oczy pierwej nie wybrały i nie powiodły uczucia? Dziś nie umiem wybrać. Ja ciebie, panie, nie rozumiem. Proszę o rękę jednej z córek. Może słyszałaś kiedyś o hrabim Kirkorze, co ma ogromny zamek, cztery wieże, złocisty powóz, konie i rycerze na swych usługach. Otóż Kirkor to ja. Proszę o jedną z córek. Córka moja? Ja dwie mam córki, ale Balladyna... Czy starsza? Tak jest, a młodsza Alina także jak anioł. Jaki wybór trudny.
starsza jak śnieg, u tej warkocz cudny, niby z listkami brzozy przyodziana, ta z alabastrów, a ta zaś różana. Ta ma pod rzęsą węgle, ta fijołki, a jako złote na zorzy aniołki. Ta zaś jako noc biała nad rankiem, więc jednej mężem, drugiej być kochankiem. Więc obie kochać, a jedną zaś lubić? Lecz którą kochać, którą tylko lubić? Któraż z was dziewicę będzie mnie więcej kochać po ślubie? Jak będzie kochać, lubić, co ja lubię? Jak mi rozchmurzyć gniewu nawałnicę? Ach, nie wiem, której oddać rękę lewą, jako szwagierce, a której z pierścionkiem. O, gdybym ujrzał tę gwiazdę przedsterną, co wiodła króle do dzieciątka żłobu. Serce mam jedno, a ciągnie ku obu. Którą odrzucić, której być małżonkiem? Obie kochają, więc niesprawiedliwość poniesie jedna, jeśli wezmę drugą. W obojgu jedna prostota i tkliwość, w obojgu miłość jednaką zasługą. Którą mam wybrać? Matko, w lesie są maliny. Niechaj idą w las dziewczyny. Która więcej malin zbierze, te za żonę pan obierze. Coś matce staruszce przyszło do głowy. Mój ty królewicu, jeśli pozwolisz twej pokornej służce, to ci poradzi piękny krasnolicu. Oto niech rankiem idą w las dziewczyny, a każda weźmie dzbanek z czarnej gliny i niechaj malin szukają po lesie. A która pierwsza dzban pełny przyniesie świeżych malinek, tę weźmiesz za żonę. Wyborna rada, o złota prostoto, ty mi dasz szczęście niczym nieskłócone, dnie rozkoszami przeplatane z cnotą. Tak, moja matko, niech o słońca wschodzie w las idą córki z dzbankami na głowie, a my w lipowym usiądziemy chłodzie. Która powróci pierwsza, ta się zowie hrabini Kilkor. Sądź sam, wielki Boże. Która więcej malin zbierze, te za żonę pan obierze. Więcej zebrała Alina, ale to balladyna za wszelką cenę chce być panią. Przed nami fragment, który rozpoczyna całą serię kolejnych tragicznych zdarzeń. W roli sióstr Aliny i balladyny Elwira Musiałowicz-Czech, zastępca burmistrza miasta Jasła, oraz Patrycja Bimkiewicz, kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Jaśle. Ach, pełno malin, a jakie różowe, a na nich perły rosy kryształowe, usta Kirkora takie koralowe, jak te maliny. Fijołeczki świeże, wzdychajcie próżno, bo ja nie mam czasu zrywać fijołków, bo siostrzyczka zbierze dzban pełny malin i powróci z lasu i weźmie męża, a ja z fijołkami zostanę panną, choćbyście wy były fijołki moje złotymi różami, wolę maliny. Mój miły złoty wielki pan, mojemu miłemu niosę malin dzban, bo on woli mój kochanek taki pełny malin dzbanek, niż zbożowy łan, och, niż zbożowy łan. Jak mało malin, a jakie czerwone, by krew, jak mało, którą pójdę stronę, nie wiem. Siostrzyczko moja, siostrzyczko kochana, a gdzie ty? Jakiś śmiech w Aliny głosie, musi mieć pełny dzbanek. Cóż, siostrzyczko? Co? Czy masz pełny dzbanek? Nie. Balladyno, cóż ty robiłaś? Nic. To źle, różyczko, ja mam dzban pełny mniej jedną maliną. Weź tę malinę z mego dzbanka. Miła, siostrzyczko moja, powiedz, gdzie żeś była? Wyszłyśmy razem, miałaś dosyć czasu, wszak ja ci, siostro, nie ukradłam lasu. Dlaczegoż teraz z taką białą twarzą i z przyciętymi ustami? Wyłażą z twojego dzbanka maliny jak węże, aby mię kąsać żądłami wymówek. Idź i bądź panią, siostra się zaprzęże, jak wół do pługa. Będzie tłoczyć olej z kolących siemion i z brzydkich makówek. A wstydź się, siostro, proszę cię, nie bolej nad moim szczęściem. Ha, ha, ha! Co znaczy ten śmiech okropny? Siostro, czy ty chora? Jeżeli w wielkiej doznajesz rozpaczy, to powiedz, ale ty kochasz Kirkora? Ty bardzo kochasz? Siostro, powiedz szczerze, bo widzisz szybko, są inni rycerze. Ja będę panią, to ci znajdę męża. Ty będziesz panią? Ty? Ty? Balladyna, cóż ten nóż znaczy? Ten nóż to na węża w malinach. Siostro, jesteś blada, sina,
Kalinko moja, co tobie, co tobie? Czemu ty blada? Ach, jak to okropnie. Przemów choć słówko. Usiądźmy tu obie i mówmy z sobą otwarcie, roztropnie, jak dwie siostrzyczki. Ja kocham Kirkora. Ach, nie dlatego, że Kirkor bogaty, że wielki rycerz, pan możnego dwora, że ma karetę złotą, złote szaty. A jednak miło mi, że chodzi w złocie, że miecz ma jasny, służebniku w krocie, bo to jak rycerz w bajce, co się rodzi z wielkiego króla i w lesie znachodzi jakąś zaklętą królewnę. Och, miła, co tobie? Gdybym cię, siostro, zabiła. Co też ty mówisz? Daj mi te maliny. A kto wie, siostro, gdybyś poprosiła, pocałowała usteczka Aliny, może bym dała, spróbuj, balladynko. Prosić? Inaczej żegnaj się z malinką. Co? Bo też widzisz, siostro, że ten dzbanek to moje szczęście, mój mąż, mój kochanek, moje sny złote i mój ślubny wianek i wszystko moje. Oddaj mi ten dzbanek. Siostro? Oddaj mi, bo... Bo cóż będzie, bo nie masz malin, więc suche żołędzie uzbierasz dzbanek czy wierzbowe liście i tak ja prędzej biegam i przez miedzę ubiegnę ciebie. Ty? A oczywiście, że ciebie w locie, siostrzyczko, wyprzedzę. Ty? O, nie zbliżaj się do mnie z takimi oczymi. Nie wiem i ja się ciebie boję. Ja się boję. Połóż się na ziemi. Puszczaj! Och, konam! Co moje ręce zrobiły? O, nie mogę skłamać i powiem ja. Jak to ja? Wczoraj mogłabym przysiąść, że nie. W las, w drogę. Wczorajsze serce niechaj się za ciebie modli. Ach, jam się wczoraj nie modliła. To źle, źle. Na niebie jest Bóg. Zapomnę, że jest. Będę żyła, jakby nie było Boga. Co było dalej? Zapraszamy Państwa do sięgnięcia po lekturę Balladyny, którą znajdziecie oczywiście na półkach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle, a także w wolnym elektronicznym dostępie. Do końca września zapraszamy także do udziału w różnego rodzaju quizach, zagadkach i zabawach, które organizujemy na stronie Miejskiej Biblioteki oraz fanpage'u na portalu Facebook. Zapraszamy też do udziału w takim naszym literackim wyzwaniu, które polega na stworzeniu własnego autorskiego wiersza na bazie wybranej strony Balladyny. Na wszystkich chętnych będą czekać malinowe upominki. Zapraszamy Państwa serdecznie.